Dzień dobry. Dzień dobry. Aleksander Leszczyński. Masz piękną czapeczkę Race Around Poland. Cześć, cześć. Możemy jeszcze zrobić krótkie zbliżenie, żeby było widać. Zgadza się, że widać Race Around Poland. I ta czapeczka nie jest przypadkowa. Ponieważ Aleksander, jesteś w komitecie organizacyjnym imprezy Race Around Poland, która, jak nie wszyscy być może jeszcze wiedzą, w tym roku w ramach imprezy Race Around Poland w Polsce też będą się odbywały Mistrzostwa Świata World Ultra Cycling Association, prawda? Nie pomyliłem się. Zgadza się dokładnie. Tak jak powiedziałeś, w tym roku mamy kolejną edycję Race Around Poland. Pierwsza miała miejsce 2 lata temu. W zeszłym roku oczywiście mieliśmy drugą bardzo udaną, a w tym roku normalnie 3. edycja Race Around Poland odbyłaby się w normalnym trybie i w sumie się odbędzie, poza tym, że oczywiście, jak już wspomniałeś, mamy Mistrzostwa Świata w ultrakolarstwie. Rzeczywiście tutaj czujemy się zaszczyceni, gdyż Międzynarodowy Związek Ultrakolarski, tak zwana WUCA, World Ultra Cycling Association, przyznała nam prawo do organizacji pierwszych w historii Mistrzostw Świata. Co tu dużo mówić, no my byliśmy bardzo zaskoczeni, ponieważ inicjalnie ten temat miał dotyczyć Mistrzostw Europy ewentualnych, natomiast jak się okazało w kuluarach bardzo szybko, jednak WUCA zdecydowała się na zrobienie Mistrzostw Świata. Ciekawy jest powód, dlaczego akurat Polska i dlaczego właśnie te pierwsze historyczne mistrzostwa odbędą się u nas. A to dlatego, że WUCA przyjmuje troszeczkę taki fokus na tę część świata, na powiedzmy Europę Środkowo-Wschodnią, w szerszej definicji tego obszaru. Dlaczego? No właśnie, bo ona jest taka nieodkryta, prawda? Gdzieś tam kolarstwo szosowe głównie kojarzy nam się w Europie z Alpami, Francja, Włochy, Hiszpania, prawda? Głównie te trzy. Głównie te trzy regiony. No oczywiście w Polsce też jest mnóstwo przepięknych dróg, może nie tak urokliwych, zwłaszcza dla nas, dla Polaków, i my jako Polacy jednak wolimy jeździć chociażby do Włoch, to jednak fajnie jest skorzystać z tej, jakby nie patrzeć, okazji i też pokazać, że Polska jest pięknym krajem, między innymi do tego, żeby uprawiać tutaj kolarstwo szosowe, czy nawet w formie takiej turystycznej, niekoniecznie wyścigowej, w ramach na przykład Race Around Poland. Dokładnie. Jeśli chodzi o ultrakolarstwo, to też jest ono taką specyficzną dyscypliną, że jakby nie patrzeć, no, wymaga kosztów, co tu dużo mówić. Tak, załatwienie sobie całej świty osób, łącznie z kimś odpowiedzialnym za rehabilitację, za gotowanie. Ale w sumie jako uczestnik nie muszę tego mieć, to jest jakby mój nie wybór musisz. W kontekście tego, żeby mieć takie nie zaplecze. Nie musisz, oczywiście, ale przydaje się ono często kolarzom i często ultrakolarze rzeczywiście wykorzystują tego typu możliwość, oczywiście za którą muszą zapłacić. Dlatego ultrakolarstwo to supportowane oczywiście, zawsze możemy brać udział w formule niesupportowanej. Ono jakieś tam koszty generuje, przez co no dotychczas to dużo mówić. Nie było dostępne jakieś tam dla szerokiego grona kolarzy w naszym kraju. No siłą rzeczy gdzieś tam w latach 90. wiadomo, że tego typu dyscypliny amatorskie wymagające dużego kapitału no nie za bardzo się miały jak rozwijać. Nie byliśmy jeszcze tak bogatym krajem. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy na zachodzie Europy już gdzieś ta dyscyplina rzeczywiście kolarstwa długodystansowego się rozwijała. I myślę, że WUCA, tak jak gdzieś tam rozmawialiśmy też, WUCA trochę zauważyła, że ten potencjał na propagowanie i popularyzowanie tej dyscypliny rozszerza się również na inne regiony. Nie pozostaje już tylko konserwatywnie po drugiej stronie oceanu oraz na Wyspach Brytyjskich i w zachodniej Europie, ale także swoim zasięgiem jest w stanie dotrzeć do kolarzy, ultrakolarzy, do szerszego grona odbiorców również w krajach takich jak Polska, Czechy, Słowacja, czy nie wiem, nawet kraje, pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej, czy nawet takie kraje jak Indie, Brazylia, które są gdzieś tam uznawane, powiedzmy, za generalnie nieco może biedniejsze, tak, ale też mimo to mają ogromny potencjał na to, żeby rzeczywiście być może kiedyś nawet jakieś wyścigi w przyszłości miały tam miejsce. Ja właśnie chciałem też nawiązać do tej Europy Środkowo-Wschodniej, a nawet jeszcze dalej na wschód od Polski, czyli wspomniane przez ciebie Indie, bo
Sam nawet jestem mile zaskoczony, że chociażby w takim kraju jak Indie, gdzieś tak mi to na początku w ogóle nie pasowało, ale jakby się zastanowić, jest tam też sporo fajnych, przyjemnych terenów do takiego uprawiania, w takiej formie uprawiania kolarstwa. No i też tam są wyścigi długodystansowe, ponad 1000 km, z mnóstwem też przewyższeń, bo Indie też mogą zachwycić i podjazdami, i widokami. Także kto wie, może się okazać, że za rok, dwa, trzy, cztery, za kilka lat też i w Indiach odbędą się takie Mistrzostwa Świata, które poznamy w Polsce w tym roku. Dokładnie, dokładnie, bo jakby nie patrzeć, ultrakolarski świat zna przede wszystkim Race Across America, przez co ten ciężar, powiedzmy, ultrakolarstwa, ten środek ciężkości tej dyscypliny rzeczywiście był gdzieś tam usytuowany w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej. Natomiast może będzie tak, jak mówisz, może dzięki temu, że Światowy Związek Ultrakolarski rozwija swoją działalność, również tę marketingową, dzięki temu, że my mamy teraz te Mistrzostwa Świata w tym roku, to może trochę ten środek ciężkości się rozniesie na cały świat i rzeczywiście będzie to taka globalna dyscyplina kolarska. Wymogiem jest, aby za kolarzem jechały minimum 2 wozy techniczne, minimum 4 obsługujące kolarza. Jeden może być ekspertem technicznym od roweru, drugi może być rehabilitantem, trzeci może być kucharzem, czwarty może być, nie wiem, masażystą. Masażystą, kimś od przygotowania mentalnego, chociażby. Sami supported. Tam tym wymogiem jest minimum jedno auto, minimum 2 osoby. To nie wszystko, bo oczywiście mamy też bardzo popularną unsupported, bez wsparcia. Idziemy trasę samemu, do wyboru, jak zwykle, 4 warianty. Ciężko się zdecydować, co wybrać ostatecznie. Gdy jedziemy w kategorii unsupported, to rzeczywiście w punktach kontrolnych możemy zostawić przepaki. Dodajemy je po prostu do konkretnego punktu kontrolnego przed startem wyścigu, a gdy dojeżdżamy po kolejnych około 300 km do kolejnego punktu kontrolnego, one już na nas czekają. To co 300 km mogę mieć swój przepad? Tak. No to jest wygodne. Wtedy można jechać rzeczywiście na luzie. Jak się jeszcze poszczęści, żeby każde 300 km zmieścić się w 24 godziny. I tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o tych trzech dystansach. On biegnął po tej samej trasie, to znaczy setka jest najdłuższa. 1800 kończył w połowie tej trasy, czyli w czaskiej Porębie, na punkcie kontrolnym numer 6. Trasa 900-kilometrowa wiedzie poprzez południowo-wschodnie rubieże Polski i kończymy ją w Czortynie, na trzecim punkcie kontrolnym. Kończymy trasę 900 km pięknym podjazdem. W zeszłym roku pamiętam, że Kamil Knapczyk, zawodnik, który wygrał ten wariant 900-kilometrowy, 1/4 raz. Oczywiście jeszcze o tak zwanej złotej godzinie podjeżdżał po tym podjazd. To charakterystyczna pora w tym dnia, rzeczywiście od zachodu słońca właściwie. Można pięknie podziwiać okolicę. Tak? Chciałem jeszcze dodać, no? Że mówisz o Race Across America w porównaniu do Race Around Poland. Warto sobie zdawać sprawę z tego, że różnica dystansów na tych dwóch imprezach to jest zaledwie 1000 km.
Więc jeżeli przejedziemy Race Around Poland, tak jak dokręcimy jeszcze 1000 km, to już mamy pokonany dystans Race Across America. Tak, to prawda, dlatego Race Around Poland jest dobrym, bardzo dobrym wstępem, bardzo dobrym benchmarkiem dla kogoś, kto się sprawdzi, rozważa udział w Race Across America. No, rzeczywiście. I przykładem mamy tegorocznych uczestników Polaków, dwóch, Krzysztof Pechner i Marek Rupiński, których pozdrawiamy tutaj. Pozdrawiamy serdecznie. Jak najbardziej, pozdrawiamy Cię Marku, pozdrawiamy Cię Krzysiu. Pozdrawiamy Was serdecznie. Prosto z Trójmiasta. Prosto z Trójmiasta, a nawet dodałbym, że z takiej kolebki trójmiejskiej, kolarskiej, bo jesteśmy na pętli Reja. I tutaj w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody, na termometrze 23 stopnie, jedziemy i razem z Aleksandrem rozmawiamy o Race Across America. Pozdrawiamy i życzymy powodzenia w przygotowaniach do Race Across America, a także wszystkim innym kolarzom biorącym oczywiście udział w tegorocznym Race Around Poland oraz UK World Ultra Cycling Championship. Również życzymy powodzenia i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Was na linii startu 15 lipca 2023 roku w Warszawie. Tak, to jeżeli chodzi o imprezę w Polsce, a jak jeszcze mówimy o Race Across America i o wspomnianych Krzysztofie i Marku, to chłopaki na linii startu Race Across America staną za 50 dni, licząc od dnia, w którym nagrywamy ten materiał. Także do startu zostało już relatywnie mało czasu. Ja bym zażartował, że chyba w tej chwili chłopaki powinni wejść w okres regeneracji i odpuszczania treningów, żeby organizm się dobrze przygotował. Rzeczywiście słuszna uwaga, Sebastian, dziękuję, bo to jest rzeczywiście coś, o czym też ultrakolarz powinien na pewno pamiętać, tak? To znaczy, że nie samym treningiem przed wyścigiem człowiek żyje. Konieczna jest też odpowiednia regeneracja, odpowiednie przygotowanie mentalne. Jest bardzo wiele tych zmiennych, które rzeczywiście trzeba wziąć pod uwagę, przygotowując się do takich wyścigów jak Race Around Poland czy Race Across America. Tutaj na pewno takim ekspertem od tego jest nie kto inny jak nasz założyciel Race Around Poland, Remek Siedziński, który obecnie przygotowuje także Krzyśka Fechnera do zawodu w Ameryce. No to z tego miejsca również pozdrawiamy. Pozdrawiamy Cię, Remku. Pozdrawiamy Remka, tak jest. A pokażemy Wam, po jakiej trasie jedziemy. Jak organizacja Race Around Poland, zwłaszcza w kontekście przygotowań do Mistrzostw Świata, wygląda od środka? Mogę powiedzieć, że rzeczywiście w tym roku jest ona naprawdę nabrała takiego tempa, nie? To znaczy, co mam na myśli? Jeśli chodzi o poprzednią edycję, to pamiętam, że oczywiście trochę tego czasu było więcej i tak mogliśmy nieco bardziej zadania związane z organizacją Race Around Poland rozłożyć w czasie. Mieliśmy na to wówczas, nawet rozpoczęliśmy troszeczkę później niż w tym roku, bo ponieważ w tym roku przygotowania do edycji 2023 rozpoczęliśmy tak naprawdę zaraz po zakończeniu edycji 2022, a tak naprawdę jeszcze w trakcie edycji 2022, w lipcu, pod koniec lipca, już myśleliśmy na różne tematy, już obgadywaliśmy różne tematy dotyczące przyszłorocznej, wówczas przyszłorocznej, czyli tegorocznej de facto. Natomiast ten rok wcześniej zaczęliśmy przygotowania, powiedzmy, to z takim półrocznym wyprzedzeniem, ale mimo to, że zaczęliśmy je później, no to tego czasu na zmieszczenie różnych tasków i rozdzielenie ich pomiędzy różne konkretne osoby w naszym teamie było więcej. I rzeczywiście trochę takiej przestrzeni na oddech, na pomyślenie o tym, jak coś załatwić, było dużo. To, że teraz jest jej mało, jakby nie oznacza oczywiście, że jej nie mamy i że coś gubimy, bo mamy pewnego rodzaju mechanizmy, mamy pewnego rodzaju automatyzmy, mamy lepsze relacje z różnymi partnerami, z którymi już będziemy pracować trzeci sezon. I też jakby więcej tematów po prostu w tym roku jest już w pewnym sensie dogadanych i na bardziej stabilnym gruncie możemy budować tę edycję 2023, co sprawia, że możemy po prostu rozszerzyć trochę naszą działalność, zająć się nieco nowymi tematami. Przykładem takiego tematu może być tutaj od strony takiej, powiedziałbym, marketingowej, poligrafia.
tym roku zrobiliśmy serię plakatów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, które trafią do sklepów rowerowych w całej Polsce. W tej chwili akurat rozwozimy je, dystrybuujemy je po Warszawie. Ja, będąc obecnie na swojej wycieczce pomorskiej ze Szczecina do Gdańska, miałem okazję porozklejać wiele takich plakatów w sklepach rowerowych na całym Pomorzu, w Szczecinie, w Szczecinku, w Człuchowie, Chojnicach. Jeśli chodzi o większe, to jest współpraca z samorządami. Tego w zeszłym roku nie było, edycję temu tego nie było. W tym roku to mamy. Już teraz mogę powiedzieć, że mamy zapewniony patronat honorowy zarówno prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz pana marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika. Także tutaj już panowie i ich urzędy rzeczywiście wyrazili chęć do tego, żeby współpracować, tak, i żeby promować tą imprezę. Tak, ale nie tylko oni, ponieważ co ciekawe, też wspiera nas Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Tutaj też warto zaznaczyć wielkie wsparcie Doroty Zbinkowskiej z tejże organizacji, która rzeczywiście bardzo mocno wspiera nas, jest takim naszym ambasadorem w ogóle w urzędach samorządowych. To pozdrawiamy Dorotę w takim razie, bo to ciężka praca i na pewno wymaga dużo poświęcenia, także dużo pracy Dorota tutaj wkładasz i super, że jesteś, także pozdrawiamy Ciebie. Dorota, rzeczywiście, dokładnie Dorota, pozdrawiamy Cię, rzeczywiście Dorota bardzo dużo energii wkłada w to i rzeczywiście dzięki jej takiemu bardzo pozytywnemu nastawieniu i energii do działania już widzimy, jak te efekty tego, jak wygodnie rozmawia nam się też z tymi jednostkami samorządowymi. Także dziękujemy Ci i raz jeszcze pozdrawiamy. Tak, no jeśli chodzi o ten temat, to rzeczywiście temat, powiedzmy, jednostek samorządowych, to rzeczywiście tutaj pewno potencjał rozwoju współpracy z nimi jeszcze jest bardzo duży, a to za sprawą tego, że w przeciwieństwie do wielu wyścigów, nie tylko ultra, różnych innych w Polsce i innych imprez sportowych w Polsce w ogóle, nasza jest charakterystyczna o tyle, że odbywa się co roku w 12 z 16 województw Polski. Co ciekawe, no, takie Tour de Pologne chociażby, czyli no, zdecydowanie najbardziej znana, najbardziej medialna impreza kolarska w Polsce, odbywa się przeważnie w czterech. Co też pokazuje, oczywiście no, tam jest to innego rodzaju zupełnie impreza, tak, i inny ma odbiór medialny, ale jeśli chodzi o samą tę kwestię, samo to pole dotyczące współpracy z jednostkami samorządowymi, no to tutaj po naszej stronie jest rzeczywiście też taki potencjał na to, żeby starać się jak najbardziej tę współpracę rozszerzać dalej, ponieważ ta przestrzeń jest i rzeczywiście to, co my możemy zaoferować województwom, to pokazanie ludziom nie tylko z Polski, kolarzom nie tylko z Polski, chociaż oczywiście im też, ale również z całego świata. Tak jak wcześniej mówiłem, z takich krajów jak Indie, jak Brazylia, jak cała Ameryka Północna, te 12 województw, ich piękno krajobrazu, ich walory turystyczne, ich walory krajobrazowe. Nawet polska gościnność, powiedziałbym. Oczywiście, również infrastrukturę drogową i tutaj bardzo, bardzo istotną rzeczą dla takich kolarzy przyjeżdżających do nas przez cały świat, często płacących za możliwość udziału w tym wyścigu w trybie supportowanym duże pieniądze. Bardzo, bardzo dla nich istotną rzeczą, bardzo ważnym aspektem jest to, aby nawierzchnie były dobre, nawierzchnie, po których jeżdżą, były dobre. I tutaj na pewno, tutaj też tak jak w poprzednich edycjach mieliśmy często feedbacki, kolarze, uczestnicy mówili nam, gdzie nawierzchnia była dobra, gdzie była zła, gdzie powinniśmy ewentualnie zastanowić się nad zmianą trasy, gdzie sama trasa powinna być być może zmieniona przez mnie w jakimś regionie, gdzie ogólnie trasy powinny być zmienione. Także jest jakby tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten taki aspekt dotyczący właśnie promocji Polski poprzez kolarstwo, to bardzo ważne jest też to, aby samorządy zachęcały, myślę, do takich inicjatyw, też po prostu inwestując w dobrą infrastrukturę dla kolarzy. Tak, i to jest bardzo ważne, o czym teraz właśnie mówisz, bo mało kto z nas może sobie zdawać z tego sprawę, że organizowanie
tak poważnych imprez, wręcz na arenie międzynarodowej, która przyciąga do nas mnóstwo gości z zagranicy, z różnych zakątków świata, też właśnie może wpłynąć na to, że poprzez współpracę z samorządami, o których mówiłeś, czy z jednostkami urzędów marszałkowskich i tak dalej, i wielu innych, może właśnie się przyczynić do tego, że w wielu miejscach, z uwagi na to, że trasa wyścigu jest poprowadzona w taki, a nie w inny sposób, my jako kolarze, nawet niechcący i niemyślący nawet o tym, żeby startować w tego typu imprezach, możemy na tym skorzystać właśnie dzięki temu, że ta impreza się odbędzie, a jednostki samorządowe podejmą tą decyzję, żeby część środków przeznaczyć na odbudowanie dróg, na poprawę stanu dróg, po których będziemy mogli po prostu bezpieczniej jeszcze i z większą przyjemnością jeździć jako kolarze, nawet jako amatorzy kolarstwa, czy to szosowego, czy kolarstwa romantycznego. A my z Aleksandrem wsiadamy na rowery i korzystając jeszcze z pięknej pogody, jedziemy dalej, bo mamy jeszcze co pozwiedzać. Długim dystansem rowerem chcielibyśmy jak najbardziej rozpromować tę imprezę. Korzystając z okazji tego, że możemy być tutaj razem w Trójmieście, chciałbym się Ciebie spytać, Sebastian, jakie były Twoje motywacje, żeby zdecydować się na współpracę z nami jako partner medialny i co Ty widzisz też w tym dla siebie? Co, dla mnie to jest przede wszystkim taka przygoda związana z tym, że ja sam zaczynając kolarstwo, to przygotowywałem się właśnie do kolarstwa długodystansowego. To były moje motywy, które pokierowały mnie do tego, żeby w ogóle kupić swój pierwszy rower szosowy. I były to też przygotowania do Bałtyk Bieszczady Tour, co było moim celem na 2018 rok. Więc generalnie rzecz biorąc, no, moim największym celem jest tutaj to, żeby propagować kolarstwo długodystansowe, bo też mnie osobiście dało ono bardzo duży rozwój taki personalny, taki osobisty, już pomijając kwestię tego, że jestem coraz bardziej aktywny i też mnie tutaj znacie z działalności właśnie profilu i portalu Długi Dystans Rowerem, to jednak no, największą wartość dla mnie kolarstwo długodystansowe właśnie przenosi się na życie takie codzienne i taki właśnie rozwój osobisty, którego nie wiem, czy tak szybko bym osiągnął w tak krótkim czasie i na takim etapie. Także chcę też poprzez promowanie tego kolarstwa długodystansowego, między innymi też współpracując z Race Around Poland, pomóc też na przykład Wam, bo może kogoś zainspirujemy do tego, żeby podjął to wyzwanie. No, może nie każdy z nas czuje się na siłach, żeby spróbować pokonać trasę 3600 km za jednym razem, ale może właśnie którąś z krótszych edycji, która jest też dostępna dla każdego z Was w ramach Race Around Poland, wspomniane przez Ciebie 300 km, czy może wielokrotność, bo tam, można 300. Tak, bo ten challenge można sobie odpowiednio wydłużać. Także myślę, że jest to też ciekawa przygoda i forma próby samym sobą. Tak, dokładnie. I tak jak wspomniałeś, ja jeszcze tylko dodam, że dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani ewentualnym startem w imprezach ultrakolarskich, ale dystans typu 3600 km, 1800 km czy 900 km jest za długi. Mamy dystans 300 km, który wiedzie po trasie z Warszawy w kierunku południowo-wschodnim, 150 km w jedną stronę, 150 w drugą. Idealny dla początkujących, dla takich, którzy jeszcze nie wierzą w to, że mogą brać udział, powiedzmy odnosić sukcesy na dłuższych trasach, ale czują, że mogliby coś zdziałać w ultrakolarstwie. Gorąco zapraszam do przynajmniej zastanowienia się nad tym dystansem. I co więcej, dodam jeszcze jedną rzecz. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby przygotować się pod okiem kogoś, że tak powiem, już otrzaskanego z branżą ultrakolarską, w Warszawie oferujemy udział w pojazdówkach przygotowujących do właśnie do RAP Challenge 300. One rozpoczynają się już pod koniec kwietnia. Prowadził je będzie specjalista od ultrakolarstwa, już możemy na spokojnie tak powiedzieć, Damian Pazikowski, ultradietetyk.
Trasa raz na dwa tygodnie, za każdym razem coraz dłuższa, wstęp kompletnie za darmo, spotykamy się w niedzielę, co drugi tydzień pod sklepem Bikeway. I w Wilanowie i gorąco zapraszamy Was do skorzystania z tego, gdyż to jest idealna okazja do tego, aby za każdym kolejnym razem przyzwyczajać się do coraz to dłuższych kilometrów, coraz to dłuższych tras, dystansów. Coraz większego dystansu pokonywanego także w bardzo ciekawym i profesjonalnym gronie. Pamiętajmy, że Damian Pazikowski to także ultradietetyk, także na pewno z wielką chęcią podzieli się z Wami wieloma ciekawymi niuansami dotyczącymi tego, jak ultrakolarz powinien się żywić i jak dbać o swoje zdrowie w czasie długich podróży i wyścigów kolarskich. No ja rzeczywiście tutaj potwierdzam, że start w długodystansowych wyścigach, maratonach jednak no jest związane z tym, że przygotowania trwają miesiącami i zazwyczaj związane są z tym, że ten dystans regularnie zwiększamy. Co innego jest, kiedy przygotowujemy się do wyścigu na 100, 150, 200 km, a co innego jest, kiedy przygotowujemy się do udziału chociażby na dystansie 500, 1000 km, 2 czy 3600 km. To jest znacznie inna droga, nie chcę mówić, że trudniejsza, bo nie w tym sens. No oczywiście możliwość spotkania się też z ultradietetykiem to niewątpliwie też zaleta tego, że możecie się na pewno z dobrego źródła dowiedzieć o tym, jak się odżywiać. No bo to nie jest tylko i wyłącznie wcinanie bananów i picie wody z bidonu. To jest wielodniowa walka ze swoimi słabościami i trzeba być odpowiednio przygotowanym. Nie tylko mentalnie, ale też właśnie jeżeli chodzi o odżywianie. Jest bardzo dużo elementów, o których na co dzień możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, jak one ważne są i jak bardzo wpływają na to, czy uda nam się ukończyć i przejechać założony dystans. Dokładnie, ale też nie zapominajmy, że nie tylko pojazdówki są źródłem tego typu wiedzy, również portal Długi Dystans Rowerem. Jest to tak samo dobre źródło informacji na temat tego, czym jest ultrakolarstwo i jak powinniście zaczynać przygodę, jeśli chodzi o początki. Śledźcie nasze profile społecznościowe i Długi Dystans Rowerem, ale także profile Race Around Poland. Możesz przypomnieć jeszcze, jak się nazywają. Gorąco zapraszamy. RaceAroundPoland.pl www oraz RaceAroundPoland zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Zachęcamy również do śledzenia grupy RaceAroundPoland na Facebooku, na której powiedzmy też postujemy troszeczkę takie bardziej nieformalne informacje dotyczące też poszczególnych zawodników, bo rzeczywiście jeśli chodzi o taką komunikację dotyczącą zawodników samych sobie, to dużo można przeczytać tam.
ale zachęcamy także do artykułów na stronie i oficjalnych komunikacji na, zarówno na fanpage'u facebookowym, jak i instagramowym, tak jak powiedziałem. No właśnie i tym akcentem dzisiejszy materiał kończymy. Bardzo Wam dziękujemy, że wytrwaliście z nami podczas tej naszej przepięknej wycieczki, jak się domyślam, bo Aleksander mówi, że rejony są rzeczywiście przepiękne. Ja trochę żałuję, że trasami, którymi poprowadziłem Aleksandra dzisiaj, to jednak zawodnicy ramu czy rapu nie przejadą z różnych względów. Ramu raczej na pewno nie, ramu rapu na pewno być może. Rapu być może, aczkolwiek myślę, że organizacyjnie mogłoby to być sporym wyzwaniem, choć nie mówię, że niemożliwe totalnie. Może po prostu musieliśmy się dzisiaj spotkać i przejechać te fragmenty, żebyś wrócił do swojego zespołu i powiedział: słuchajcie, jest taka przepiękna trasa w Trójmieście, że musimy zrobić wszystko i stanąć na rzęsach albo i na rękach, żeby po prostu ta trasa była możliwa do pokonania przez uczestników naszej imprezy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja tymczasem też ze swojej strony jeszcze na koniec zapraszam Was do tego, żeby śledzić profil Długi Dystans Rowerem i na Instagramie, i na Facebooku, ale także na YouTubie. Czytajcie także stronę długidystansrowerem.pl, gdzie jeszcze trochę materiałów i publikacji pojawi się na temat Race Around Poland oraz towarzyszącej tej imprezie Mistrzostwom Świata, bo materiałów jest naprawdę sporo i spróbujemy dla Was wyszukać ciekawe smaczki, żeby też obserwacja i przyglądanie się zmaganiom na trasie budziła więcej emocji niż tylko taką zero-jedynkową rywalizację, kto kogo wyprzedza w danym momencie, o czym też już mówiłeś. Takie emocje jak najbardziej są nam potrzebne, ale myślę, że z większą przyjemnością też będziemy mieli okazję śledzić poczynania wszystkich uczestników. Tak, oczywiście, jeśli chodzi w ogóle o ultrakolarstwo, ale tutaj w rapie też przede wszystkim zachęcamy do tego. Ta najważniejsza rywalizacja, która odbywa się tam na 3600, to jest ta, którą zawodnicy prowadzą sami ze sobą tak naprawdę, tak? Sami z różnymi przeciwnościami losu, nie tylko ze swoją sferą mentalną, ale także z aspektami fizycznymi, z kontuzjami, z problemami technicznymi z rowerem oraz wieloma innymi, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, chociażby z takim wiatrem jak teraz w Łączku. Dlatego zachęcamy bardzo do śledzenia zawodników, gdyż każdy taki przejazd, każda trasa pokonana przez kolejnego konkretnego uczestnika rap jest oddzielną historią, wartą zgłębienia, wartą śledzenia już od 15 lipca tego roku. Zapraszamy serdecznie, a ja jeszcze korzystając z okazji chciałbym bardzo gorąco podziękować Sebastianowi za to, że będzie naszym partnerem medialnym w tym sezonie, że będzie pomagał nam popularyzować zarówno markę Race Around Poland, jak i UKA World Ultra Cycling Championship, czyli pierwsze mistrzostwa świata w ultrakolarstwie, oraz za to, że w tak pięknych okolicznościach przyrody pokazał mi nieznane dotychczas mi zakątki Trójmiasta i zaproponował tak ciekawą, alternatywną trasę dla wyścigu. Dzięki. Ja również dziękuję. Żółwik. Musisz powtórzyć, żeby mi się nagrało. No, powoli będziesz odchodzić od bikepackingu? Powoli będę odchodzić od bikepackingu. Czyli co? W przyszłym roku Race Around Poland startujesz.